Lekcja trzecia, warsztaty. Tak jak powiedziałem, dziś spróbujemy zagrać piosenkę. Chociaż już jedną graliśmy, ale już taką może bardziej rozbudowaną. A do tego potrzebny nam jest jeszcze jeden akord. I tym akordem będzie akord D-dur. Przypomnę nasze akordy, które już poznaliśmy, a mianowicie akord A-dur. Jer, wsza, dru, ga, trze, cia, czwarta. Akord E-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. A dziś poznajemy akord D-dur. I teraz uwaga. Na drugim polu palec pierwszy kładziemy na strunie czwartej od góry. Palec drugi kładziemy na strunie szóstej od góry. Pole drugie. Cały czas. Drugie pole. Natomiast palec trzeci kładziemy na trzecim polu na strunie piątej od góry. Jeszcze raz przypominam. Pole trzecie. Trzecie pole. A palec na strunie piątej od góry. Uwaga i gramy akord D-dur. Pierwsza, druga, trzecia. Trzecia, czwarta, jeszcze raz, pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Jeśli wychodzi wam coś takiego, to jest kwestia wprawy, moi drodzy. Tak samo jak uczyliście się pisać w szkole, wszyscy. No, wszyscy. Bo te litery na początku to była masakra. Później coraz lepiej. I tak samo jest tutaj. Im więcej będziemy ćwiczyć, tym te akordy będą ładniejsze, wybrzmiewały będą. No i po prostu będzie widać, że coraz fajniej gramy. No, ale żeby już do tego dojść, no to niestety te trudności pierwsze musimy przetrwać. Czyli umiemy trzy akordy. Ja jeszcze raz przypomnę. Akord A-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. E-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i D-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta i zakończymy na A-durze. Teraz jak ćwiczyć? Jak ćwiczyć, żeby jak najpłynniej opanować te akordy. No i przede wszystkim wiem, że też będzie trochę problem z nazewnictwem, no ale tego nie przeskoczymy. Więc ja najczęściej dla moich dzieciaków to mam taki pomysł na te akordy, szczególnie te grupy młodsze. Zaczynamy od akordu A-dur i akord A-dur to jest dla nas dom. Czyli rano się budzimy, zaczynamy grać akord A-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Potem idziemy do szkoły. W szkole będziemy mieli akord E-dur. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Potem wracamy, idziemy znowu do domu. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Na wieczór idziemy na dyskotekę. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. No i oczywiście wieczór idziemy spać. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Jeszcze raz przypomnę. Dom. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta.
ta szkoła, edur. Wsza, druga, trzecia, czwarta, dom na obiad. Wsza, druga, trzecia, czwarta, dyskoteka wieczór. Wsza, druga, trzecia, czwarta i idziemy spać do domku. Ga, czyli akord ado, czwarta. Mówiąc, trochę sobie pomąciłem, ale wiecie, o co chodzi. Obiecałem wam piosenkę, więc zagram wam i zaśpiewam taką piosenkę. Był to temat z takiego westernu, w którym kowboje śpiewali, grali na harmonijce. Później harcerze sobie zapożyczyli ten utwór i dopisali dosyć sympatyczny tekst. A dlaczego właśnie ten utwór? No to, moi drodzy, po kolei. Pierwsze, wykonam pierwszą zwrotkę, a mianowicie wszystko w tych akordach, które znamy. Było morze, w morzu kołek, a na kołku był wierzchołek, na wierzchołku siedział zając i nogami przebierając śpiewał tak. No, nie wiem, czy zauważyliście, ale wszystkie te akordy umiecie. Zaczyna się od było. To jest taki zaśpiew. Było. I teraz nie będziemy liczyć pierwsza, druga, trzecia, czwarta, tylko wyjątkowo będziemy liczyć raz, dwa, trzy, cztery. Tak marszowo. Było. A-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. D-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. A-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. E-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. A-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. D-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. I teraz uwaga. Raz, dwa, e-dur. Trzy, cztery. I A-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. Fajnie nam się to klei, czyli licząc sobie, praktycznie możemy grać tą piosenkę. Jeszcze raz ją zaśpiewam, a wy liczcie głośno. Raz, dwa, trzy, cztery. Było. Raz, dwa, trzy, cztery. 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 I raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tutaj na końcu jest tylko taki myk, że akord A i E wykonujemy, dzielimy go na dwa, czyli raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Spróbujmy teraz, ja zaśpiewam, czyli było morze, morzu, kołek i tak dalej, wyliczycie i w momencie, gdy będzie raz, dwa, ten podział, trzy, cztery, spróbujemy go wyłapać i odpowiednio zagrać. Czyli ja zaczynam. Było morze, w morzu kołek, a na kołku był wierzchołek, na wierzchołku siedział zając i nogami przebierając śpiewał tak. Czyli jak mamy i nogami przebierając śpiewał tak. Jeszcze raz pokażę. I nogami przebierając śpiewał tak. No to uwaga. Ostatni raz. Ja zaczynam było i liczymy sobie. Było. Raz, dwa, trzy, cztery. D-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. A-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. E-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. A-dur. Raz, dwa, trzy, cztery. D-dur. Raz, dwa, trzy. Uwaga. Raz, dwa, trzy,
cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dzięki. Zapraszam na kolejną lekcję, na lekcję czwartą. Ale, moi drodzy, lekcję czwartą zaczynamy dopiero, gdy opanujemy materiał z tych trzech lekcji, które do tej pory były przeprowadzone. Jeszcze raz dzięki, do zobaczenia.